18 kwietnia, wtorek, z Ewangelii Świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: nie dziw się, że powiedziałem ci, trzeba się wam powtórnie narodzić. Powtórnie narodzić. Nieraz potrzeba nam takiej przemiany, żeby narodzić się do czegoś nowego. Nikodem był człowiekiem bardzo przywiązanym do tego, co ziemskie. Do pracy, do majątku, do ludzi. Czyż i my? Nie jesteśmy nieraz przywiązani do tego, co ziemskie, do domu rodzinnego, do relacji, do przyjaciół, do pracy, do majątku, do pieniędzy, do dóbr materialnych. Ale on poszukiwał tego, co jest pragnieniem ducha, tego, co duchowe. Pytał Jezusa, co ma zrobić, aby nie pogrążyć się w tych ziemskich sprawach, aby na nowo narodzić się z ducha. Trzeba ci się powtórnie narodzić. Prosta odpowiedź Jezusa. Porzuć. Narodzić to porzucić i odnowić w sobie jeszcze raz swoje pragnienia, swoje myśli, swoje spojrzenie na życie. Od tego mamy też czas takiego przemiany, nawrócenia, konfesjonał, miejsce spotkania z Jezusem, gdzie możemy przyjść do Niego i powiedzieć: Panie Jezu, przemień to moje serce, uzdrów to moje serce. Zawróć mnie z tej drogi, którą kroczę, drogi ciemności, drogi moich przyzwyczajeń, mojego egoistycznego zapatrzenia w dobra, w codzienne życie, a wprowadź mnie na tę drogę, która wjedzie prosto do nieba, do świętości, która mi pokazuje, co jest najważniejsze w moim życiu. Nie dostaniesz się do nieba, pokazując, nie wiem, piękny dom, nie dostaniesz się do nieba super furą, nie dostaniesz się do nieba, pokazując złotą kartę w banku szwajcarskim. Dostaniesz się do nieba, kiedy pokażesz mu swoje serce. Więcej, dostaniesz się do nieba, kiedy to serce będzie wypełnione miłością. Oczywiście te wszystkie dobra materialne są dobre, bo one mogą służyć miłości. Bo ja będę miał czas, mając te majątki, te dobra, służyć innym ludziom, najbliższym. Będę im oddawał swoje serce, będę im pomagał. Ja nie będę zachowywał tego dobra materialnego, wszystkich tych dóbr materialnych, tylko dla siebie, aby gdzieś tam w siebie, przepraszam za słowo, ładować, pakować i być ale będę właśnie gdzieś tam pomagał, może biednym, ubogim, może zatroszczę się o kogoś, może komuś coś kupię, coś dam. Takie proste rzeczy. Warto dzisiaj zastanowić się, czym kieruję się w swoim życiu, którą drogą zmierzam, ku czemu podążam. Czy jest na mojej drodze coś, co jest przeszkodą w dążeniu do nieba, w dążeniu do świętości? Myślę, że w życiu każdego z nas, moim kapłańskim też są rzeczy, do których jestem przywiązany. Może aż nie tak bardzo, ale są, które są nieraz ważniejsze. I zdaję sobie z tego sprawę. Ważne jest, żeby sobie też zdawać z tego sprawę i coś z tym robić, ale nie przechodzić obojętnie. Moi drodzy, walczmy o to, aby nasza droga życia była tą drogą przepiękną, cudowną. Aby ona miała sens. Abym każdego dnia na nowo rodził się dla Boga, dla drugiego człowieka. A rodząc się dla Boga, dla drugiego człowieka, będę rodził się dla nieba. Serca wam błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże, do zobaczenia jutro.